Rozmawiam z Anną Sawczuk, doradcą do spraw rozwoju małych firm. Dziś w ramach projektu ABC Przedsiębiorczości 3, edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast. Rozmawiać będziemy na temat analizy rynku i konkurencji przy planowaniu małej działalności gospodarczej. Pani Anno, Pani się w tym specjalizuje już od wielu lat. Proszę powiedzieć, czym właściwie jest ta analiza rynku i konkurencji? Analiza rynku i konkurencji to jest takie, przed założeniem działalności, to jest takie sprawdzenie, czy my nie mamy czasem założonych na nos różowych okularów i nie widzimy wszystkiego tak zbyt optymistycznie. To jest po prostu przyjrzenie się, co tak naprawdę nas czeka, jeżeli wystartujemy na danym rynku. No bo czym właściwie jest rynek? Rynek, tak możemy sobie wyobrazić, że przychodzimy na targ, tak? Czasem targ nazywamy rynkiem. Są tam osoby, które sprzedają, są osoby, które kupują i jest ogólna atmosfera, tak bym powiedziała. Czyli na przykład, nie wiem, przychodzą ludzie z kontroli skarbowej, pewnych rzeczy sprzedawać nie wolno, na pewne rzeczy jest popyt, na inne nie ma popytu, także rynek. Można taki właśnie przenieść rynek wiejski na taki rynek bardziej biznesowy, o którym rozmawiamy. Rynek to jest w ogóle cały ogół procesów, które się dzieją wokół naszej działalności, naszej przyszłej działalności. I możemy sobie wyobrazić, że na tym rynku my jesteśmy sprzedawcą, a inni sprzedawcy to jest nasza konkurencja. Oczywiście. Analiza rynku obejmuje też analizę konkurencji, tak? Obejmuje analizę właśnie klientów i obejmuje analizę wszystkich procesów, które się dzieją. Także, żeby dobrze się przygotować do własnej działalności, musimy się wszystkim tym trzem punktom przyjrzeć. A czy to analizowanie jest w ogóle konieczne przy zakładaniu działalności gospodarczej, czy można to pominąć? Ja bym nie pomijała jednak. Dlatego tak jak mówię, osoby, które szczególnie pierwszy raz zakładają swoją pierwszą firmę, są zbyt optymistyczne i bardzo chętnie widzą zyski, tak? Przede wszystkim myślę o zyskach, myślę o tym, że się uda, że są utalentowane, że mają doświadczenie i na pewno ta firma im wypali. I ja się z tym wszystkim zgadzam. Mają doświadczenie, są utalentowane, ale i tak bym się przyjrzała temu, co się dzieje na rynku, bo okazuje się, że na rynku jest sporo firm, w których właściciele myśleli dokładnie tak samo, a jednak im to nie do końca wyszło tak, jak chcieli. Czy każdy potencjalny przedsiębiorca może sobie samodzielnie taką analizę przeprowadzić w domu z kartką i ołówkiem? Jestem za, żeby zrobić. To znaczy oczywiście można zatrudnić do tego profesjonalistę, ale tak naprawdę i tak profesjonalista nas zapyta o niektóre rzeczy, które wiemy tylko my. Czyli o to, jak ta firma ma wyglądać. Według mnie należałoby zacząć na przykład od analizy SWOT. To jest taka dość znana technika. Bierze się po prostu kartkę i ołówek. Można podzielić kartkę na cztery części, tak na krzyżyk. I w pierwszej części wypisać, jakie my mamy mocne strony. Naszymi mocnymi stronami mogą być nasze doświadczenie, nasze umiejętności, to, jakie mamy cechy charakteru na przykład. A po drugiej stronie piszemy, jakie są nasze słabe strony. I tymi słabymi stronami znowu mogą być nasze cechy charakteru, ale może być też to właśnie, czego nie umiemy albo czego się boimy. To są nasze takie wewnętrzne zasoby, a tak naprawdę wewnętrzne braki. I to właśnie ta górna część to jest poświęcona nam jako przedsiębiorcy. Natomiast część dolna to jest poświęcona otoczeniu, czyli temu, czemu się przyglądamy. Już teraz nie sobie, tylko temu, co nas otacza. Na dole piszemy sobie, jakie są szanse. Tak? Jakie szanse stwarza nam rynek? Może na przykład nie ma konkurencji, a może na przykład konkurencja jest bardzo słaba, a może akurat jest pomyślny wiatr i na przykład dają dotacje na ten rodzaj działalności. No i już ostatnia ćwiartka to są, jakie są zagrożenia. Co się może zadziać nie tak? Musimy to przewidzieć. I znowu, może są jakieś trendy niesprzyjające. Może w ogóle rząd patrzy nieprzychylnie na rozwijanie jakiegoś rodzaju działalności. Także musimy to sobie najpierw wypisać i to jest ta łatwiejsza część. I teraz dopiero trzeba się przyjrzeć, czy nasze mocne strony pozwolą nam wykorzystać szanse, które daje rynek. Czy nasze mocne strony zniwelują zagrożenia? No i odwrotnie. Czy nasze słabe strony będą w ogóle, czy to nas nie ograniczy w wykorzystaniu szans, no i czy nasze słabe strony czasem nie wpłyną, nie spotęgują tych zagrożeń, które płyną z rynku. I to dopiero jest prawdziwa, już koniec, prawie koniec tej analizy SWOT, dlatego że trzeba jeszcze z tego wszystkiego wyciągnąć wnioski. O, i wyciągnięcie wniosków
To jest wreszcie taka nieprzesłodzona analiza rynku, którą my najczęściej robimy w głowie, tylko mamy ją czarno na białym, mam na myśli, że na papierze sobie napisaliśmy i teraz możemy się dokładnie temu wszystkiemu przyjrzeć. Analizę SWOT robi się długo, najlepiej najpierw pierwszą zrobić samemu, a potem najchętniej ja tak robię, iść z tym do kogoś, kto ma charakter taki dość czepliwy i kłótliwy, w każdym razie bardzo łatwo wyszukuje, krytykuje. I jeżeli taka osoba nam, skrytykuje plan, to już wiemy, co mamy poprawić, gdzie się może nie udać. No i mamy tak naprawdę jasny obraz sytuacji. Nasze okulary różowe i jego okulary czarne dopiero dają tak naprawdę obraz takiej sytuacji, no w miarę przybliżony, że albo się uda, albo się nie uda. To może spróbujemy zrobić taką małą analizę na przykład dla kobiety, która po urlopie macierzyńskim chciałaby otworzyć zakład fryzjerski na przykład. Dobrze. Jakie są jej mocne strony w tym? No to ja jej nie znam, ale spróbuję wymyśleć, że mocne strony tej kobiety to może być to, że skończyła szkołę fryzjerską. Mocną stroną może być to, że jest miła i sympatyczna i że klientki jej lubią, ją lubią. Mocną stroną może być to, że już ma pewne doświadczenie. I na przykład mocną stroną może być to, że masz też za sobą kurs stylizacji paznokci. Bo może Ola chce nie tylko zakład fryzjerski, tylko tak, w ogóle kosmetyczny. Jeżeli chodzi o słabe strony, to znowu, może jest nieśmiała. Może nie umie załatwiać spraw w urzędach. Albo przeraża ją biurokracja. Albo, to też jest słaba strona. Co? Ma małe dzieci, które ograniczają jej czas, no bo musi się im poświęcić. I powiedzmy, że to jest to. Szansą jest to, że w jej gminie dają na rozwój działalności pieniądze, na start. I ona by chciała z tego skorzystać. A zagrożeniem, że nie ma własnego lokalu, tylko by musiała wynajmować. O. No i teraz trzeba by się zastanowić, czy to, że rzeczywiście świetnie zna się na fryzjerstwie, pozwoli jej wykorzystać daną szansę. Czyli jeżeli weźmie te pieniądze z dotacji, to jej się to uda. Trzeba to ocenić. Tak? To jest sam początek analizy, więc na pewno możemy sami sobie odpowiedzieć na to pytanie. I to nie tylko tak właśnie przez różowe okulary. Drugie, czy mocna strona potrafi zniwelować to zagrożenie, czyli to, że nie ma własnego lokalu. Może to, że jest miła i sympatyczna, może dojść do takiego wniosku, doprowadzi do tego, że z koleżanką razem otworzą działalność, ponieważ koleżanka ma lokal i wykorzystają jej lokal. Z drugiej strony zagrożenia, nieśmiałość, niechęć do biurokracji i małe dziecko, czy one nie ograniczą sposobu wykorzystania tej szansy, jaką są pieniądze? No, na pewno troszkę ograniczają, ale może można znaleźć jakieś sposoby, żeby tak nie było, na przykład zatrudnić babcię do opieki nad dzieckiem. Słabe strony, czy nie spotęgują tych zagrożeń? Przypominam, że zagrożeniem jest, że ona nie ma własnego lokalu i powiedzmy, że jeżeli jest nieśmiała, nie dogada się z koleżanką, tak? Jeżeli by była na przykład kłótliwa, też się okaże, że to może być rzeczywiście problem. Pewnie też do zagrożeń można wpisać takie rzeczy jak, że już są trzy fryzjerki w danej gminie, jak prawda? Jak najbardziej. To tutaj nawiązuje do analizy konkurencji. Albo, że na rynku są fryzjerki, które działają nielegalnie i biorą mniejsze stawki. To są te rzeczy, których my na pierwszy rzut oka nie bierzemy pod uwagę, ale rzeczywiście należy się przyjrzeć całości. Tak, właśnie i konkurencji, i trendom, jakie są, bo na przykład może ludzie się przestaną strzyc, bo są modne długie włosy. Kto wie, co tam nas czeka kiedyś. I naprawdę trzeba się przyjrzeć wszystkiemu. Także dlatego jestem za tym, żeby przedsiębiorca przyszły, zrobił sobie sam analizę rynku, a potem pochodził z tym po różnych osobach. To niekoniecznie musi być jakiś doradca, który w tym doradza. To może być przyjaciółka albo wręcz przeciwnie, taka przyjaciółka, no nie za bardzo, która właśnie wetknie nos w nie swoje sprawy, ale przez to, że jest krytyczna, bardzo dobrze nam wskaże, co może nam nie wyjść. Także parę osób trzeba spytać. Tutaj opowiedziałyśmy sobie o analizie SWOT. To jest taka rzecz, o którą zazwyczaj urzędy pytają przy wnioskowaniu o dotacje dla osób bezrobotnych, prawda? Tak jest. Albo... Nie każdy, bo rzeczywiście każdy urząd ma inny wniosek, ale często jest. Także przy wnioskowaniu, tak, ona jest potrzebna. A jeszcze jakie inne techniki, sposoby możemy tutaj zastosować, żeby ten rynek jeszcze lepiej poznać? Analiza SWOT jest mi jedyną taką znaną, którą można uznać za w miarę naukową, natomiast inne to są po prostu metody praktyczne.
I jeżeli chcemy otworzyć na przykład stacjonarny biznes, to dobrze jest na przykład posiedzieć sobie przed danym miejscem i obserwować, jaki jest przepływ klientów. Tak? Czy ten przepływ klientów jest rano, czy może po południu, a może w środku dnia, czy jest jakieś natężenie, jakiego rodzaju to są klienci. Może idą dzieci do szkoły, a to wcale nasi klienci nie są. Może idą starsze osoby do kościoła, my też stawiamy nie na tę grupę docelową. I też w zależności od tego, jakie duże jest natężenie ruchu osób, które nam odpowiadają jako klienci, możemy zaplanować, w jakich godzinach na przykład ten zakład fryzjerski ma być otwarty. No bo jeżeli ruch jest głównie rano, to faktycznie musimy otworzyć od 8, a może od 6. Nie wiemy tego, zanim nie sprawdzimy. I jeżeli mamy jedną osobę, która obsługuje klientów, no to ona nie będzie pracować więcej niż 8 godzin. Tak? Znaczy oczywiście może, ale raczej się zmęczy. Więc powiedzmy, że jest otwarty od 6 do 14. A wieczorem nie ma klientów. Ale przecież oczywiście może analiza rynku wykazać zupełnie coś odwrotnego, czyli że na przykład musi być czynne do 22, więc wtedy zaczynamy od 14, dlatego że nie wiem, wcześniej ludzie są w pracy i dopiero wracają do wsi, która jest pod miastem, żeby iść spać, a przy okazji skorzystają z fryzjera. Także wszystko jest tak naprawdę do obejrzenia na własne oczy, a to, że na przykład stwierdzimy, że jedna fryzjerka ma pracować, tak, a nie dwie, no to też wpływa z kolei na nasze finanse, czyli na to, ile my wydamy, żeby dany biznes się kręcił. To jest też dobre, jak się ma do rozważenia kilka lokali do wynajęcia. Tak jest. Ostatnio robiłam właśnie taką analizę rynku, zresztą przez internet, gdzie dziewczyna miała 5 lokali do wyboru, ona mi to zaproponowała. Ja nie znałam miejscowości, no ale od czego są Google, tak? I zobaczyliśmy, ona posiedziała przed lokalami, porozmawiała z osobami, które chcą jej wynająć. Zresztą jest to mała miejscowość, więc ona się dość dobrze na tym znała. No i dopiero właśnie mając informację, jak tam dojechać, czy ludzie chętnie tam dojadą, czy to jest w środku miasta, czy gdzieś na obrzeżach, jaki jest czynsz, jak często płacony, dopiero podjęłyśmy decyzję, jeszcze zrobiliśmy jedną rzecz, o której za moment, zrobiłyśmy ankiety. I dopiero po tym podjęłyśmy decyzję, w którym miejscu ma być lokal. Lokal był najtańszy, na obrzeżach miasta. Się okazało, że to nikomu nie przeszkadza. Więc tu zrobiliśmy analizę rynku w ten sposób, że użyliśmy pytania, które nam dawały odpowiedzi, znaczy jak pytaliśmy ludzi, to otrzymywaliśmy odpowiedzi, na których nam zależało. Czyli gdzie ten lokal ma być, ile ma kosztować wizyta, ponieważ jest to specjalista w danej dziedzinie, ile ma kosztować wizyta, jak często by chcieli chodzić, czego by chcieli tak naprawdę i jaki mają najważniejszy problem. Tam było chyba właśnie 5 do 7 pytań i wydrukowaliśmy te ankiety i osoba, która była zainteresowana odpowiedziami, zebrała około 75 ankiet, także to już jest całkiem dobrze. Wyniki, ja mówię teraz o zebraniu ankiet tak chodząc w terenie i pytając ludzi fizycznie zupełnie. I co się okazało? No właśnie, że ten lokal poza centrum nikomu nie przeszkadza, że ludzie chętnie dojadą. Co nas zaskoczyło? To, że klienci chcą zapłacić o 30 zł mniej za jej usługi niż ona się spodziewała. I dlatego zaczęliśmy rozważać później inne sposoby, żeby ta firma jednak miała rację bytu, bo się okazało, że z tymi obrotami, to ona balansuje na krawędzi opłacalności. Ale to już później jest, tak? Natomiast drugą częścią to były ankiety, które poszły przez internet i one były skierowane do mieszkańców tych miejscowości, o którą jej chodzi i ościennych. Zrobiliśmy to w ten sposób, no żeby nie poszły do wszystkich, że ona po prostu wyszukała fora danych miejscowości i tam naprawdę bardzo pomysłowo do tego podeszła, gdzie ludzie z jej miejscowości mogą być. No i to była następna porcja 70 paru ankiet. Wyniki niestety były mniej więcej podobne, także i dopiero później, mając właśnie takie wyniki, tak, to jest, tak, jesteśmy tak naprawdę w połowie tej analizy rynku, dopiero tutaj zaczęliśmy analizować właśnie, ile klienci by chcieli dać nam za nasze usługi, jak często przyjdą, czyli jak dużo tych klientów
i jest w stanie z takiej miejscowości się utrzymać. I dopiero wtedy się policzyliśmy wszystko, wiemy, wcześniej wiedzieliśmy już, jakie są koszty prowadzenia działalności. No i się okazało, że to balansuje na krawędzi opłacalności, więc zaczęliśmy się zastanawiać, co jeszcze by można zrobić, żeby te dochody były większe, no bo tak naprawdę o to chodzi przecież we własnej działalności. Jeżeli chodzi o analizę konkurencji, to może możemy samych konkurentów podpytać? Jak najbardziej. Jestem daleka od tego, żeby konkurencję traktować tylko jako konkurencję. Oni w pewnych momentach albo przy pewnym sposobie traktowania mogą być naprawdę naszymi sprzymierzeńcami. I teraz tak, analiza konkurencji, na ogół wiemy, jak otwieramy jakąś działalność albo zamierzamy, kto już na danym rynku działa, tak, że na przykład są trzy fryzjerki, ale może być tak, że jeżeli z nimi porozmawiamy, oczywiście to jest przy dostatecznej ilości klientów na rynku, czyli jeżeli z nimi porozmawiamy, to okaże się, że jedna częściej by chciała mieć czesać panów, czy tam strzyc, bo jej zależy na przykład na szybkości. Druga właśnie by wolała robić jakieś wymyślne koafiury, a trzecie tak naprawdę wszystko jedno, co będzie robić, tylko żeby to było wieczorem. I być może istnieje taki sposób, żeby się dogadać między sobą i podsyłać sobie po pierwsze klientów, których dana konkurencja chce, a po drugie podsyłać sobie klientów, których my nie chcemy. To jest w ogóle genialny sposób, żeby robić w firmie to, co się lubi i pracować z tym, kim się lubi, a jeżeli są klienci, którzy w jakiś sposób nam kompletnie nie pasują, to proszę bardzo, niech sobie idą. To jest dla naszego zdrowia psychicznego. Także analizę konkurencji można zrobić w ten sposób, że oczywiście iść do nich otwarcie i powiedzieć, ale to nie zawsze działa, to już od naszej intuicji zależy. Można też iść jako klient, szczególnie jeżeli no, oni nas nie znają, no bo jeżeli znają nas w małej miejscowości, no to może być trochę trudne do wykonania, ale już jeżeli pojedziemy 20 km dalej, to się okaże, że możemy skorzystać z usług właśnie naszej przyszłej konkurencji i warto jest spojrzeć na daną usługę, czy którą konkurencja świadczy, okiem klienta, czyli co mi tak naprawdę nie pasuje w tej obsłudze, bo tu my się czepiamy, tak? Nie ma, wchodzę, nie ma wycieraczki, a potrzebna mi była, aha, no tu jest sobie w głowie, u mnie powinna być. Wchodzę, nie mam gdzie powiesić palta, dobrze, to już wiem, co mam kupić następnego. Chętnie bym się napiła wody, nie mogę. Tak? I tego typu rzeczy, nie wiem, szyldu nie ma i nie mogę trafić. To wszystko sobie skrzętnie notujemy, żeby zobaczyć, co u mnie powinno być lepsze. Bo klienci, no właśnie, klientów konkurencji też można podpytać, co im się podoba i dlaczego chodzą do danego miejsca, na przykład do fryzjera. Ale klienci czasem chodzą tam zupełnie z przyzwyczajenia i tak naprawdę w ogóle tego nie wiedzą. Tak, chodzę, no bo chodzę. A czy by coś mogło, należałoby im zadać pytanie, czy by coś mogło być zrobione lepiej? Czasem działa to pytanie, więc warto je zadać. I warto po prostu pytać, tak, a z czego jest pan niezadowolony? A co ona ostatnio zrobiła, że pan był zadowolony? Tak, to jest trochę inne pytanie. Klienci, niektórzy część chętniej, niektórzy mniej chętniej, ale odpowiadają na te pytania, bo lubią, jeżeli ktoś ich pyta o zdanie, zresztą jak każdy. A może też można zapytać inne fryzjerki, czy jakie mają plany co do swojej działalności, a może chciałyby lokal odsprzedać, oddać, albo właśnie podzielić się etatem, że tak powiem. Jak najbardziej. Tu osoby, które mają tą mocną stronę, że są komunikatywne, nie są nieśmiałe, nie boją się wyjść, mają naprawdę fory. Bo przedsiębiorczość tak naprawdę składa się w dużej mierze komunikatywność, umiejętność rozmawiania z ludźmi. Jeżeli tego nie mamy, oczywiście jest to do nauczenia się, nigdy prawdopodobnie nie będzie na takim poziomie, jak dla osoby, która jest nazywana jest czasem tak urodzonym sprzedawcą albo urodzonym przedsiębiorcą, ale na pewno nikt nie jest skazany na to, żeby być nieśmiałą osobą do końca życia. No. Także trzeba próbować, trzeba rozmawiać i w każdej, nawet najmniejszej miejscowości znajdą się osoby, które w jakiś sposób nas będą popierać. Nawet nie ze względu na to, co my robimy, bo na przykład brakowało fryzjerki, ale ze względu na to, jaką osobą jesteśmy. Czy zna pani jeszcze inne sposoby? Jakieś nietuzinkowe, może mało znane? Nie wiem, czy mało znane, ale na pewno warto przejrzeć internet.
my tak ciągle o tej fryzjerce, ale tak naprawdę i inne przedsięwzięcia, które chcemy otworzyć. Na pewno już ktoś takie otwierał, jeżeli nie u nas w miejscowości, to 300 kilometrów dalej. Warto jest poczytać, jakie błędy zrobił, bo czasami są takie wyznania. Warto jest poczytać, z czym się borykał na samym początku. O czym zapomniał? Czasami są też takie pytania, a właściwie nawet całe artykuły. Co bym powiedział sobie 5 lat wcześniej, zanim otworzyłem firmę? Czy na przykład ucz się tego, ucz się tego, ucz się tego. I dobrze jest to poczytać, żeby wiedzieć, że po pierwsze nie jesteśmy sami. Po drugie, bardzo często takie osoby chętnie udzielają rad. Jeżeli jest tam jakiś mail, to... Szczególnie jak są 300 km dalej. Tak jest. I świetnie by było to wykorzystać. Uczyć się na błędach nie swoich, tylko cudzych. Także wszelkiego rodzaju fora, blogi o przedsiębiorczości. Na Facebooku jest sporo grup, które właśnie traktują przedsiębiorczości. Sporo jest o przedsiębiorczości kobiet, takich zupełnie osobnych. Jeżeli mówię sporo, to ja znam co najmniej 10, także wiem, że są. A jeżeli ktoś na obszarach wiejskich rozważa otwarcie biznesu internetowego, wtedy bierzemy pod uwagę analizę rynku i konkurencji w skali światowej, internetowej, polskiej? To na zależy. Handel. Pewnie zależy jeszcze czym, prawda? Oczywiście, to zależy też, bo tak, jeżeli my, zależy na przykład od języka, jakiego użyjemy na stronie internetowej. Jeżeli używamy języka polskiego, no to siłą rzeczy jest to mniejszy rynek, niż jak używamy języka angielskiego. Dla odmiany w języku polskim jest mniejsza konkurencja niż w angielskim, więc należałoby to rozważyć. Znam osobę, która otworzyła, to jest działalność psychoterapeutyczną, mieszka na wsi, i ma klientów z całego świata, nawet z Arabii Saudyjskiej, co zapamiętałam, bo bardzo mnie to dość dziwiło, także taka egzotyka. I tym osobom nie przeszkadza, że rozmowy z psychoterapeutą są przez Skype'a i bardzo są zadowolone, bo to są ona spowiada tak, w języku polskim, więc to są Polki i Polacy, którzy gdzieś tam po świecie są rozrzuceni. No ale w jakim sposobem ona zrobiła analizę rynku? Doradców psychologicznych, psychoterapeutów, psychologów jest w sieci działa bardzo dużo. I tutaj akurat konkurencja była tak duża, że stwierdziliśmy, że trzeba koniecznie się czymś wyróżnić. No i nie będę mówić czym, bo się zaraz zidentyfikuję, ale wyróżniła się bardzo. I okazało, sprawdziliśmy, tak? Da się sprawdzić w internecie, jakie ludzie mają problemy, które może rozwiązać psycholog czy psychoterapeuta. Wybraliśmy jeden z tych problemów i ona się zajęła tym. To jest jej taki jakby sztandar, którym powiewa, hello, to jeżeli masz taki problem, to ja. Rzeczywiście się wybija z tego rynku. Natomiast oczywiście rozwiązuje też wszelkie inne problemy, tak? Ponieważ te osoby, które przychodzą i mają problem z tym czymś głównym, to oczywiście po pierwsze mają inne problemy, a po drugie mają znajomych, którym mówią, że o, świetna była i rozwiązała mój problem, to jak chcesz, to chodź. Także tu była kwestia raczej marketingu dobrego. Bo rozumiem, że no, biznes stacjonarny różni się od internetowego. Pewnie tutaj trzeba zrobić inne te analizy. Ja bym powiedziała, że nie bardzo. To znaczy zasięg jest rzeczywiście większy, właśnie. Ale nie... I łatwiej i trudniej jest zrobić tę analizę rynku, no bo rzeczywiście na małym terenie analizujemy szybciej. Tak bym to powiedziała. Mamy ograniczoną ilość osób do sprawdzenia, ale puszczając na przykład ankiety przez internet, jeżeli rzeczywiście chcemy trafić na przykład do Polaków na całym świecie, możemy zyskać bardziej miarodajne wyniki. Zresztą biznes przez internet często się bardziej opłaca, ponieważ pieniądze napływają z krajów bogatszych do naszego na przykład. Tak? I możemy sobie za daną usługę życzyć więcej, no bo oni są w stanie tyle zapłacić. Analiza klientów obejmuje też, ile oni chcą zapłacić za nasze usługi. Handlowanie w sieci to jest bardzo duży rynek na pewno, ale jest bardzo duża konkurencja. I teraz tak, jeżeli chcemy handlować czymś, co handlują wszyscy, czyli na przykład patelniami. Tak? Patelni jest dużo, takie patelnie same jak my sprzedają w każdym sklepie dużym, no to mamy pewien problem, bo nie bardzo jest się jak wyróżnić. Tak? Można konkurować ceną, można konkurować, czyli dać niższą, ale to się nam na ogół wcale nie opłaca. Można konkurować dodatkami, czyli dodam ci do każdej patelni książkę z przepisami.
ale nie bardzo jest się jak wyróżnić. I tak naprawdę są trzy rzeczy, którymi my w ogóle handlujemy, które się sprzedaje. Pierwsze to są produkty, patelnia. Drugie to są usługi, czyli na przykład gotowanie dla kogoś. A trzecia rzecz to są informacje. No i najlepiej się sprzedaje na zarabia na sprzedawaniu informacji. Stąd no, ta psychoterapeuta przez internet to jest sprzedawanie informacji. Też usługa oczywiście. Ale trudno z tymi patelniami wrócę, trudno się wybić i trudno dużo zarobić na patelni, no bo ile możemy dać więcej cenę, jaką więcej możemy zarobić? 5 zł, 10 zł. Jeżeli jest usługa, to usługa już jest spersonalizowana, czyli może być 5 psychoterapeutów, a ta jedna mi się najbardziej podoba. I nie dość, że ją koleżanka poleciła, to miło ze mną rozmawiała przez telefon. Ta nie odebrała, wybieram tę. Tak? Także usługa już jest bardziej zależna od nas. Jeżeli ktoś jest sławnym psychoterapeutą, może sobie zażądać 2 razy więcej niż pozostali, a i tak będzie miał klientów. No i na koniec informacje. Z informacjami to jest trochę tak, że jak byli, a może i są, Beatlesi, oni raz nagrali piosenkę i później ją powielili i zarobili tak naprawdę na tych powielonych treściach. My możemy robić tak samo, możemy napisać książkę, możemy robić szkolenia, możemy nagrać piosenkę albo wystąpić w filmie i wtedy zarabiamy tak naprawdę pracując raz, zarabiamy i na większą, no, nie wiem, więcej pieniędzy. Więc należałoby pomyśleć, czy na pewno nasz biznes powinien być aż tak prosty, jak sprzedawanie w sklepie internetowym jakichś rzeczy, bo na tym się zarabia najsłabiej. Dużo by było lepiej świadczyć usługi, a jeszcze lepiej by było sprzedawać informacje. Gdzie szukać wsparcia przy robieniu takich analiz? Jest mało doradców do spraw małych firm. Myślę, że częściowo są po fundacjach i chyba częściowo zajmują się tym doradcy zawodowi w urzędach pracy, ale tak naprawdę trzeba ich szukać na wolnym rynku. Można ich znaleźć w sieci? Można ich wygooglać w sieci, napisać przedsiębiorca, doradca do spraw małych firm albo pomoc w otwieraniu firmy, albo doradca do spraw przedsiębiorczości. Myślę, że łatwo ich znajdziemy. Taki doradca może pomóc też przez internet? Jeżeli to jest miejscowość, nie wiem, gdzieś pod granicą niemiecką na przykład, doradca z Warszawy dojedzie, tak, czy przez internet pomoże? Ja raczej pomagam przez internet, nie wiem jak inni doradcy. To się da wszystko zrobić przez internet i przez Skype'a na przykład, jeżeli ta druga osoba pomoże, tak? Ten klient. Klient nie jest wtedy bierny, no bo on musi zebrać wtedy informacje w terenie. Musi zrobić ankietę na przykład sam. Na przykład sam musi zrobić ankietę. Tak sam musi posiedzieć w danym miejscu, poobserwować ruch. Musi iść do konkurencji, sprawdzić jak rzeczywiście jest. A potem analizujemy to wszystko już w rozmowie i wyciągamy wnioski. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Zachęcamy do odwiedzania naszego portalu ABC Przedsiębiorczości www.edufin.pl. Tam można znaleźć wiele pożytecznych artykułów, wywiadów, informacji na temat prowadzenia i rozwijania małych firm. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Więcej informacji o projekcie ABC Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie www.edufin.pl.